Gdyby nie czujność pracownicy banku, kilka tysięcy złotych straciłaby 66-letnia mieszkanka powiatu suwalskiego, która nie oparła się korespondencyjnemu urokowi kapitana amerykańskiej armii. Kobieta zaangażowała się w internetową znajomość z żołnierzem i trudno było jej pogodzić się z tym, że ukochany, jak donosił w elektronicznym liście, niebawem trafi na teren objęty działaniami wojennymi. Umundurowany amant podsunął jednak kobiecie pomysł na rozwiązanie problemu. Zachęcił ją, by skierowała do ONZ elektroniczny list z prośbą o niewysyłanie mężczyzny na wojnę. Pani pełna wiary w sprawczą moc korespondencji maila wysłała, a w odpowiedzi dostała informację, że może swego żołnierza ze służby wykupić. Nie obudziło to niestety jej czujności. Wiedziona uczuciem, nie mając oszczędności, zakochana seniorka zaciągnęła 7-tysięczny kredyt w banku i zamieniwszy złotówki na euro, poszła wpłacić środki na wskazane konto. Przed stratą ocaliła ją pracownica banku. Podejrzewając podstęp, powiadomiła policję. Zgodnie z jej przewidywaniem, żołnierz, stworzona przez niego w listach emocjonująca historia i deklarowane uczucie okazały się zwykłym oszustwem. Policjanci przestrzegają przed zbyt daleko idącym zaufaniem i zaangażowaniem w tego rodzaju relacje, bowiem pomysłowość przestępców jest olbrzymia, a metody wyłudzania pieniędzy wciąż modyfikowane.